W bezbarwnym, bezwonnym czasie, w miejscach znaczonych pustką, w niebieski tramwaj wsiadają, ruszają w drogę najdłuższą. Zawiódł czerwony autobus, megafon schrypł i zardzewiał. Z czterech najdalszych przystanków ruszają w drogę do nieba. Z czterech najdalszych przystanków ruszają w drogę do nieba. Za swe niedrogie marzenia płacą walutą zbyt twardą Marek i Rafał, Edward, Tadeusz, hej, czas pożegnać się z Marią. Marek i Rafał, Edward, Tadeusz, hej, czas pożegnać się z Marią. W niebieskiej knajpie przy drodze o życie w kości zagrają Tadeusz, Rafał, Edward i Marek, hej, kto następny do raju? Tadeusz, Rafał, Edward i Marek, hej, kto następny do raju? I piją piwo wpatrzeni w dekolt niebieskiej kelnerki. Tadeusz, Rafał, Edward i Marek, hej, czemu nie ma tancerki? Tadeusz, Rafał, Edward i Marek, hej, czemu nie ma tancerki? Tańczą przy skrzypcach diabelskich, gra im anielska orkiestra. Tadeusz, Rafał, Edward i Marek, hej, dudni tanc, Buda niebieska. Tadeusz, Rafał, Edward i Marek, hej, dudni tanc, Buda niebieska. A kiedy sił im brakuje, by ból zmęczenia złagodzić, pan szafirowy skraca im podróż, sam im naprzeciw wychodzi. Pan szafirowy skraca im podróż, sam im naprzeciw wychodzi. I błogosławi swym synom, strudzonym drogą śmiertelnie, więc niebieskiemu wydawcy składają bezbożną swą Ewangelię. Więc niebieskiemu wydawcy składają bezbożną swą Ewangelię. Łzy popłynęły aniołom i cisza trwa w całym niebie, bo Pan na nowo wierzy w człowieka, choć przestał wierzyć już w siebie. Bo Pan na nowo wierzy w człowieka, choć przestał wierzyć już w siebie.